Szanowni Państwo, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Witam również obecnych na sali Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miasta. W chwili obecnej poprzez SMS zostanie wysłany komunikat do Państwa Radnych z prośbą o potwierdzenie kworum. Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie obecności przez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Szanowni Państwo, 25 września... Czekamy. Proszę jeszcze radnych, którzy tego nie uczynili, o potwierdzenie kworum. Pan radny Kołaciński, pan radny Zbigniew Włodarek, pan radny Marcin Małecki i pani radna Karolina Sadowska. Bardzo proszę. Jest już.
Pan radny Kołaciński, pan radny Włodarek i pan radny Małecki. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Czekamy jeszcze na pana radnego Radosława Kołacińskiego i na pana radnego Zbigniewa Włodarka. Szanowni Państwo, 25 września do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo prezydenta miasta Kalisza dotyczące dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kalisza. Otrzymaliście Państwo też pisma do wiadomości. Ponadto w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo prezydenta miasta Kalisza z prośbą o rozszerzenie porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Proszę pana prezydenta o zabranie głosu w tej sprawie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten projekt uchwały, który przekazaliśmy dzisiaj, on wynika z tego, że w uzasadnieniu do przyjętej wcześniej uchwały, którą Rada Miasta przyjęła, wkradł się błąd, jeżeli chodzi o precyzyjny wykaz konkretnych połączeń. My oparliśmy się na wniosku pana starosty, który właśnie błędnie te trasy wskazywał. Żebyśmy mogli to porozumienie jutro z panem starostą podpisać, tak byśmy mogli dostać również pan starosta dofinansowanie do tych tras od pana wojewody. Konieczne jest przyjęcie tej uchwały właśnie z dobrym wskazaniem konkretnych tras, także bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie, o rozszerzenie porządku obrad i przyjęcie w konsekwencji tej uchwały. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym, na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 30. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proszę zatem Państwa radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt trzeci arabski, znajdujący się w punkcie drugim rzymskim, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Kto jest za? Proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo i stwierdzam rozszerzenie porządku obrad. Proszę Państwa o wprowadzenie zmiany w materiałach sesyjnych, dopisanie w punkcie drugim rzymskim punktu trzeciego arabskiego. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie. Ad 1. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, strony 1-28 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2020 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. Proszę Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza z 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększa łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 1 350 000 do wysokości 745 392 706 zł 38 groszy. Zwiększa łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o tę samą kwotę 1 350 060 groszy do wysokości 766 444 998 złotych 17 groszy i zwiększa wydatki bieżące o kwotę 2 850 000 60 groszy do wysokości 643 881 657 złotych 33 groszy i zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000 złotych do wysokości 122 563 340 84 zł. Z uzasadnienia do autopoprawki wynika zmiana, która dotyczy przeniesienia planu wydatków na remont ulicy Rajskowskiej, drogi powiatowej, z budżetu miasta do budżetu powiatu, gdyż jest to zadanie własne powiatu. W budżecie miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych na zadaniu drogi publiczne gminne, program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Rajskowska od ścieżki rowerowej do ulicy Łódzkiej wraz z mostem o kwotę 1 500 000 złotych i zwiększa się plan na zadaniu połączenie dróg krajowych na odcinku od ulicy Godebskiego do ulicy Łódzkiej o kwotę 1 500 000 złotych. Dodatkowo w budżecie powiatu dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących, a mianowicie zwiększa się o kwotę 1 350 060 groszy w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego sporządzonej w wyniku naboru przeprowadzonego na rok 2020 zadania pod nazwą remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ulicy Rajskowskiej. Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących. Zwiększa się w ramach działu 600 rozdziału 615 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2 850 000 60 groszy na zadaniu pod nazwą remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ulicy Rajskowskiej. I ostatnia zmiana w planie wydatków majątkowych. Zmniejsza się plan na zadaniu połączenie dróg krajowych na odcinku od ulicy Godebskiego do ulicy Łódzkiej o kwotę 1 500 000 zł. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów, która wypracowała wniosek. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w części merytorycznej negatywnie zaopiniowała Komisja Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Odczytam Państwu treść wniosku Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Wniosek Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza w sprawie wyłączenia z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok kwoty 9,4 miliona złotych przeznaczonej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz kwoty 150 tysięcy złotych przeznaczonej na zakup samochodu służbowego dla prezydenta miasta Kalisza. Proszę Monikę Mazur, adwokata Urzędu Miasta Kalisza, o wyjaśnienie, czy radni Rady Miasta Kalisza mają prawo zgłaszania wniosków formalnych w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Zgodnie z artykułem 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, a więc prezydentowi. Dlatego też Rada Gminy nie może wprowadzać własnych poprawek do zgłoszonego projektu zmian uchwały budżetowej, bowiem stanowiłoby to tutaj wkroczenie wyłączne właściwości organu wykonawczego do sporządzania projektu budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Dariusz Grodziński, bardzo proszę. Oczekujemy na telefon. Dzień dobry, jestem na linii. Tak, bardzo proszę, słyszymy Pana. Chciałem powiedzieć głośno i wyraźnie, ponieważ drugi raz to się dzieje przy okazji sesji zdalnej, że radni mają ograniczony, ale mają prawo ingerować w kształt uchwały budżetowej w trakcie trwania roku budżetowego. I są na to orzeczenia Sądu Najwyższego stosowne. Radnym nie wolno bez zgody i woli prezydenta w trakcie roku budżetowego zwiększyć deficytu budżetowego. Radnym nie wolno w trakcie roku budżetowego naruszyć balansu pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, które by skutkowały obniżeniem wskaźników budżetowych. Radnemu w trakcie roku budżetowego nie wolno zainicjować wbrew prezydentowi nowej inwestycji lub programu, ale w ramach przedstawionych przez prezydenta w uchwale budżetowej zadań, działów i paragrafów może się poruszać, przesuwając, nie naruszając wskaźników oraz deficytu w tych kwotach, tak samo jak może zdejmować z projektu budżetu uchwały budżetowej zapisy, które w jego ocenie są albo szkodliwe, albo nie do końca wyjaśnione. I w tym przypadku radni dysponują takim prawem, ponieważ nie naruszają ani deficytu, ani struktury budżetowej, ani nie wprowadzają nowego zadania. I są na to orzecznictwa Sądu Najwyższego i ta poprawka powinna być głosowana, albo to będzie rażące naruszenie procedury budżetowej też podstawą do uchylenia takiej uchwały.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu radnemu za wypowiedź. Uważam jednak, że powinniśmy, znaczy zgadzam się z opinią pani mecenas co do tego tematu i w związku z tym nie poddam tego wniosku formalnego pod głosowanie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Prosimy o zgłaszanie się do dyskusji. Proszę o zgłaszanie się do dyskusji, ponieważ za chwilę przechodzimy do procedury głosowania. Ponieważ nie widzę żadnych głosów do dyskusji, przechodzimy do głosowania. Proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie autopoprawki do zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką, ponieważ nie głosujemy wniosku formalnego. Kto z państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk.
12 głosów za, 11 przeciw, nie ma głosów wstrzymujących się. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Ad 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039. Strona 29-57 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu. Szanowni Państwo, zgłosiła się Pani Kamila Majewska. Co prawda już jesteśmy w następnym punkcie, ale skoro dzwoni, to bardzo proszę o udzielenie głosu. Czekamy na telefon Pani Kamili, bardzo proszę. Halo? Słyszymy Panią Radną, bardzo proszę o głos. Witam serdecznie. Niestety akurat w ten sposób prowadzona sesja ma dosyć utrudnia komunikację, bo z dużym opóźnieniem mamy to, co idzie na monitorze poprzez YouTube. Natomiast ja też szczerze mówiąc myślałam, że będzie jeszcze dyskusja między autopoprawką, a między ostatecznym głosowaniem projektu zmiany uchwały budżetowej. Chciałam tutaj jeszcze w tej sprawie zabrać głos i podać moje stanowisko, które zabrałam, czyli zagłosowałam tutaj za poparciem tego projektu. Było on spowodowane wczorajszym zebraniem, które odbyło się, zebraniem Zarządu Miejskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kaliszu, na którym dyskutował zarząd nad właśnie tym zagadnieniem. I mam stanowisko zarządu właśnie SLD do odczytania. Chcąc uchronić mieszkańców przed wzrostem cen odpadów w lipcu bieżącego roku, radni Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagłosowali przeciw podwyżkom cen śmieci. Konsekwencją tego działania jest brak w systemie 9 400 000 zł na pokrycie kosztów odbioru odpadów. Dziś, stawiając na szali realne zagrożenie zasypania miasta Kalisza odpadami komunalnymi, z drugiej zaś przedłużające się utarczki polityczne, wybieramy dobro mieszkańców i zobowiązujemy radnych SLD do zagłosowania za projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok oraz uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jednocześnie zobowiązujemy radnych SLD do podjęcia stosownych działań, tak aby obecna niezwykle trudna dla mieszkańców Kalisza sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. To była, proszę Państwa, decyzja, no dla mnie powiem szczerze, trudna, bo doszło w przypadku śmieci do podziału tutaj stanowisk, jakie są w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Natomiast no, osobiście uważam, że polityka polityką, ale nikt z nas nie chciałby, by w czasach COVID-u, by w czasach, w sytuacji, kiedy mieszkańcy mają i tak wystarczająco dużo kłopotów, martwiąc się o to, czy ktoś nie zachoruje z bliskich, czy dziecko, które pójdzie do szkoły, nie zachoruje chociażby. No, gdybyśmy mieli dokładać jeszcze poprzez politykę kolejną trudną sytuację, mianowicie sytuację taką, że od czwartku mogłyby przestać być odbierane w mieście Kaliszu śmieci i sterty tych śmieci rosłyby. Także to była moja decyzja, decyzja również Zarządu Lewicy Demokratycznej podjęta w dniu wczorajszym i na tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję również. Chciałbym tylko przypomnieć, że pięciokrotnie pytałem radnych, czy ktoś chce brać udział w dyskusji na temat projektu
uchwały, która była przed chwilą procedowana, także był na to czas, żeby się zgłosić. Być może jakieś problemy techniczne powodują, że ta transmisja jest z opóźnieniem, ale z tego co wiem, bo zwykle też online uczestniczę w sesji, wystarczy wejść w ustawienia i ustawić, żeby tego opóźnienia nie było. Ale dziękuję bardzo. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. Poproszę Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Szanowni Państwo, autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039 urealnia wartości budżetowe zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ulicy Rajskowskiej. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2020-2021, a łączne nakłady finansowe wynoszą 6 485 079 zł 60 groszy. Ta sytuacja związana z autopoprawką dotyczy zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w części merytorycznej negatywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czekamy chwileczkę, żeby ewentualnie umożliwić tutaj radnym uczestniczenie w dyskusji. Pan Dariusz Grodziński, bardzo proszę. Oczekujemy na telefon. Halo? Słyszymy pana radnego, bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałem zadać pytania. Jaką wartość budżetową za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie, jaka wartość będzie wpisana do projektu budżetu na 2021 rok? Bo zgodnie z zapisami, te, które teraz uchwalamy w WPF-ie i przy dzisiejszym poziomie deklaracji wychodzi, że opłata na mieszkańca ma wynieść powyżej 30 zł za osobę. I na jakiej podstawie prawnej będziemy tą kwotę dotować, skoro przez 8 lat trzech prezydentów i dwie skarbniczki do tej pory mówiły radnym, że miasto nie może dołożyć ze swoich środków własnych ani jednej złotówki na ten cel. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy pani skarbnik zechce odpowiedzieć?
Szanowny panie radny, wspomniałam, że kwota widniejąca w załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej na system gospodarowania odpadami jako limit 2021 rok na razie zakłada wartość 2,5 miliona złotych. Jest to zapłata za faktury i za zobowiązania grudniowe w miesiącu styczniu. Na razie, tak jak już wcześniej mówiłam, przygotowujemy się do projektowania budżetu. Nastąpi to już na początku października. Otrzymujemy od naczelników wydziałów, a także kierownictwo jednostek organizacyjnych miasta Kalisza już pierwsze projekty. Analizujemy to także w zakresie systemu gospodarowania odpadami i taki materiał przedłożymy Państwu radnym już w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo. Poproszę pana naczelnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Sprawa jest bardzo dynamiczna i zmienia się, można powiedzieć, z dnia na dzień. Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego na kolejny rok. Z tej strony bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim radnym, którzy zagłosowali pozytywnie ze zmianą uchwały budżetowej, bo pozwoli ona również na dalsze prowadzenie gospodarki odpadami. W najbliższym czasie przekażemy stosowną uchwałę zawierającą propozycję zapisów wieloletniej prognozy finansowej, jeżeli chodzi o kwotę w zakresie odbioru i zagospodarowania i transportu odpadów i na pewno stosowną taką uchwałę Państwo dostaniecie w odpowiednim terminie, czyli bodajże do 15 listopada powinniście Państwo propozycję dostać uchwał. Dzisiaj tej kwoty nie chciałbym podawać, bo ona jest szacowana, liczymy, zastanawiamy się, bierzemy wszystkie za i przeciw. Również jesteśmy na etapie jeszcze w dyskusji z Orlenstawem, czy będzie planował ewentualne podwyżki od przyszłego roku, czy nie. Chcielibyśmy, żeby ta kwota odpowiadała jak najbardziej realnym kosztom funkcjonowania systemu. Z drugiej strony mam nadzieję, że ta zmiana dzisiaj uchwały budżetowej pozwoli na wznowienie pracy zespołu do spraw gospodarki odpadami, który będzie mógł ewentualnie dalej kontynuować pracę nad ewentualną propozycją sposobu rozliczenia i to też od tego jakby będzie zależeć kolejne zapisy w uchwale budżetowej, jak również w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński. Oczekujemy na telefon. Halo? Słyszymy pana radnego, bardzo prosimy o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni radni, takie dwie kuriozalne sytuacje dzisiaj, które nastąpiły, to to, że radni nie mogą dokonywać zmiany w projekcie uchwał, a druga to właśnie się dowiedziałem, że dopiero uchwalenie tych uchwał pozwoli na wznowienie prac zespołu, co jest dla mnie dziwną co najmniej korelacją. Ale chciałem też powiedzieć jasno i wyraźnie, że z tych wszystkich wypowiedzi wynika jasno, że pracujemy w chaosie i gonimy kota w worku, którego w życiu na oczy nie widzieliśmy. I chciałbym, żeby Państwo radni samorządu Kalisza, wszystko dla Kalisza, Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie pani Majewska zapamiętali to głosowanie. Ponieważ ono jest ścieżką do tego, żeby po prostu wprowadzić inne podwyżki dla mieszkańców Kalisza, które zaraz nastąpią.
bo wiemy dobrze i pan, i zarówno pani skarbnik, jak i pan naczelnik uniknęli odpowiedzi na pytania, jaka jest formuła prawna dotowania przez miasto w tej chwili tego systemu. I zapewniam państwo, że i mieszkańców niestety, że będą podejmowane próby na podstawie tych uchwał do zlitykowania tych kwot w mniej lub bardziej jawny lub ukryty sposób. A kazus taki już był, ponieważ przy ostatniej podwyżce, którą państwo wprowadzaliście, było nam wyraźnie mówione, że koszt odpadów, odbioru odpadów to jest 19 zł od mieszkańca, ale musimy tylko na chwilę, na pół roku wprowadzić opłatę 23 zł, żeby ściągnąć zaległe opłaty. Minął ten rok, ten okres, na który ta podwyższona stawka miała być wprowadzona i nikt się nawet nie zająknął, 23 zł zostało już na stałe i tak samo będzie, i tak samo będzie później. Dlatego nasza wstrzemięźliwość i dlatego my tak bardzo chcemy stać tutaj po stronie mieszkańców Kalisza. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za opinię, z którą ja oczywiście się nie zgadzam, bo nie uważam, że był tutaj jakiś chaos organizacyjny, ale każdy ma prawo do swojej oceny. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Pana radnego Lasieckiego poproszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Autopoprawka została przyjęta. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk.
prosimy radnego Grzegorza Chwiałkowskiego o oddanie głosu. Dwanaście głosów za, 11 przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Bardzo proszę, pan prezydent poprosił o głos. Jesteśmy po głosowaniu, tak? Tak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym podziękować za to głosowanie. Ja tylko przypomnę, że ta dzisiejsza sesja, ona wynikała z tego, że właśnie kilka dni temu no nie uzyskało się przegłosować zmian do tej uchwały budżetowej. Ja powiem tylko, szanowni państwo, że oprócz tego, że tym dzisiejszym głosowaniem zapewniliśmy to, że tych podwyżek w tym roku za odpady nie będzie, to oprócz tego dołożyliśmy pieniądze do bardzo ważnych inwestycji, na które mieszkańcy Kalisza czekają od wielu lat, między innymi ulica Rajskowska z remontem mostu, między innymi ulica Śródmiejska na tym swoim odcinku, który został zepsuty przez wiemy kogo, poprzez budowę kontrapasa. Oprócz tego dokładaliśmy dzisiaj pieniądze również na bardzo palący problem, zwłaszcza dla mieszkańców Szczypiorna, ale problem dotyczący wszystkich mieszkańców Kalisza, który również przypadł nam niestety w udziale rozwiązać. Chodzi o śmieci, odpady toksyczne ze Szczypiorna. My również potrzebujemy środki na to, żeby rozstrzygnąć przetarg i móc w końcu te niebezpieczne substancje z Kalisza zacząć wywozić i utylizować. Oprócz tego wiele innych rzeczy. Szanowni państwo, ja się cieszę i dziękuję, że są radni Rady Miasta Kalisza, którzy potrafią głosować z tym wewnętrznym imperatywem, z którym przyszli tutaj pracować do Rady Miasta, żeby działać na rzecz tego miasta, bo szanowni państwo, robienie dzisiaj na złość prezydentowi i urzędnikom również przecież Urzędu Miejskiego, bo nie zapominajmy, że naczelnicy to również pracują w urzędzie niezależnie od tego, kto jest prezydentem, im również zależy na tym, żeby odpowiednio urząd i całe miasto funkcjonowało. Robienie im w tym momencie na złość jest po prostu działaniem również na złość mieszkańcom Kalisza. Ja powiem tak, szanowni państwo, że to głosowanie dzisiejsze, jak również takie głosowanie mieliśmy przy okazji kredytu, kiedy to również musieliśmy zwoływać sesję nadzwyczajną. Tam mamy taką listę właśnie w mojej ocenie, może powiem za ostro, szanowni państwo, ale to jest lista tutaj szkodników, która działa ewidentnie na niekorzyść miasta. Ja rozumiem, że można się nie zgadzać z pewnymi założeniami, jakie ma pan prezydent. Zakładam, że można nie zgadzać się co do kierunku pewnego rozwoju, ale żeby ten rozwój zatrzymywać albo wręcz mało tego powodować chaos, no to jest już to działanie typowo szkodliwe i uważam, że radny nie powinien nigdy tak głosować, chyba że ma gdzieś w tyle głowy niedobro miasta, a po prostu jakieś własne polityczne cele. Rozstrzygając jeszcze raz i rozwiewając, szanowni państwo, na koniec wszystkie wątpliwości, które tutaj się pojawiały, ponieważ była grupa radnych, która cały czas próbowała ten obraz właśnie zaciemniać, stwarzać jakieś wrażenie, że tu nie ma jakiejś transparentności, że my ukrywamy jakieś dokumenty, że coś jest nie tak, że nie wiem, my stoimy tutaj, nie wiem, po stronie nie wiem kogo, ale na pewno nie mieszkańców. Tak, szanowni państwo, nie jest. Tutaj leżą przed nami, to są te karty przekazania odpadów komunalnych. Codziennie takie karty trafiają z Orlego Stawu do, może nie codziennie, ale one codziennie są wystawiane na Orlim Stawie i tam ten strumień płynący z Kalisza, dzięki temu, że jest w tej chwili ta baza danych odpadowych,
ona jest w tej chwili codziennie kontrolowana i my dopiero od tego roku wiemy tak na dobrą sprawę, ile tych odpadów komunalnych, które my możemy do systemu włączyć, się produkuje w Kaliszu. System nie jest doskonały, my za to nie odpowiadamy, odpowiada za to bardziej ustawodawca i tutaj znowuż gorący apel do posłów, którzy bardzo często również szukają takiej pożywki tutaj dla siebie politycznej, zamiast zająć się pracą legislacyjną i rzeczywiście ten głos samorządu, który twierdzi, że ustawa nie jest doskonała, tam był słyszalny w Warszawie, bo głos przedstawicieli firm wywozowych jest słyszalny, natomiast mam wrażenie, że czasami ten głos samorządu jest niesłyszalny. Szanowni Państwo, w urzędzie jest pełna transparentność. Pan radny Grodziński ani razu nie zadał sobie trudu, żeby pojawić się u naczelnika i te dokumenty zobaczyć, przez nie się przegryźć. Ja sobie zdaję sprawę, że materiału jest dużo i to nie jest prosta sprawa. Natomiast służymy pomocą, jesteśmy w stanie mu wszystko wytłumaczyć. Przetargi odbywają się na bardzo transparentnych zasadach. My nie mamy wpływu na to, jakie stawki my przyjmiemy. Natomiast, Szanowni Państwo, przypomnijmy sobie, jaki odbył się bój w Radzie Miasta, również była sesja nadzwyczajna, o regulamin wywozu tych śmieci i jak radnym zależało na tym, żeby wywozić jak najwięcej, jak najczęściej i żeby ten komfort po prostu wywozu odpadów w Kaliszu był jak największy, a za to niestety trzeba zapłacić. Ja tylko powiem, Szanowni Państwo, że na ten moment w Kaliszu stawka wynosi 23 zł. Rzeczywiście ten system się nie bilansuje. My jako Urząd Miasta podjęliśmy próbę wprowadzenia podwyżki tak, żeby ten system się zbilansował, bo do tego jesteśmy zobligowani. Natomiast powiem tylko tyle, że w Ostrowie chociażby, gdzie Ostrów ma swoją komunalną spółkę, ma również swoją komunalną instalację do odbierania tych, przetwarzania tych odpadów, ma stawkę 25 zł, a jaka będzie ta stawka po kolejnym przetargu czy po kolejnych podwyżkach, nie wiemy. Nam też jest bardzo ciężko, Szanowni Państwo, do przodu prognozować, ile my będziemy musieli za ten system w przyszłym roku zapłacić. Mniej więcej teraz wiemy, ile jest śmieci, tak? W tej chwili to wiemy. Nie wiemy, jakie będą stawki po rozstrzygnięciu przetargu. Nie wiemy, czy będą podwyżki, jeżeli chodzi o Orli Staw, czy będzie podniesiona opłata marszałkowska, która na to wpływa, czy pojawią się jakieś kolejne czynniki zewnętrzne, które będą powodowały to, że te ceny będą rosły. Problem śmieci dotyka wszystkich samorządów. Ja proponuję panu Grodzińskiemu, żeby zadzwonił do swojego kolegi, który tu przyjeżdżał do niego i go wspierał w kampanii wyborczej, do pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, i niech pan prezydent Warszawy, skoro nie chce przyjść do nas do urzędu i się dowiedzieć tego od naszych urzędników, niech mu może tam powiedzą, jakie mają problemy w Warszawie, ile tam, jak im się tam system nie bilansuje i jakie tam będą musiały być dopłaty. Także, Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo proszę o to, żeby problemu śmieciowego, który jest w tej chwili jednym z większych problemów samorządów, śmieci jest coraz więcej, usługa kosztuje coraz więcej, ale jednocześnie utylizacja i zagospodarowanie tych śmieci kosztuje coraz więcej i najprawdopodobniej będzie kosztowała coraz więcej. To jest ogromny problem. Musimy się przyzwyczaić do tego, że będziemy za śmieci płacić więcej. Ile? Ja nie umiem powiedzieć ile, natomiast ogłaszając w tej chwili przetarg i ustawiając tak zapisy specyfikacji, będziemy robić wszystko, żeby przede wszystkim umożliwić konkurencję w Kaliszu, żeby pojawiły się firmy, które będą chciały się tutaj o ten rynek bić. Na razie nikt się nie chce bić. Mamy dwa tłuste koty, które zwołały sobie konsorcjum i mają, Szanowni, do tego prawo. Państwo w Ostrowie również działa analogiczne konsorcjum spółki komunalnej i spółki prywatnej. I również startuje jako jeden podmiot. I do takich sytuacji dochodzi nie tylko w Kaliszu i bardzo proszę nie insynuować, że w Kaliszu jest coś nie tak, czy ktoś, zwłaszcza Urząd Miasta i służby miejskie, oczy przymykają na ten proceder. My pewne ruchy robimy. Ja mam również ogromną prośbę do radnych, którzy już w tej chwili również, nie tylko w kontekście tych głosowań, ale chociażby w kontekście lokalizacji przoków na poszczególnych osiedlach, potrafią robić z tego awantury, podburzać mieszkańców. Szanowni Państwo, my przoki w tej chwili mamy, takie małe przoki mamy praktycznie pod każdym blokiem, gdzie ludzie odstawiają wielkie gabaryty, odstawiają śmieci i te śmieci są stamtąd odbierane co jakiś czas. My chcemy tę gospodarkę odpadami w Kaliszu
usystematyzować. Tego nie zrobił nikt przed nami, bo przecież te przoki już dawno powinny w Kaliszu być. W tej chwili takie przoki będziemy w naszym mieście lokalizować tak, żeby mieszkańcy mieli po prostu blisko, w komfortowy sposób mogli te śmieci sobie odwieźć. Na przoku śmieci, szanowni państwo, nie leżą, tylko są przechowywane maksymalnie 2-3 dni, grupowane w duże kontenery i wywożone ekonomicznym jednym transportem do Orlego Stawu. I po to są między innymi przoki, żeby śmieci nie zalegały u nas pod mieszkaniami, pod domami i żebyśmy na koniec za te śmieci mniej płacili. Także jeszcze raz bardzo dziękuję tym radnym, którzy zdecydowali się poprzeć te dzisiejsze zmiany w budżecie i mam nadzieję, że ta współpraca dalej będzie się dobrze układała. Gratuluję pani Kamili Majewskiej, no, dużej odwagi takiej tutaj osobistej, ale myślę, że mieszkańcy to docenią. A na temat wewnętrznej polityki klubu SLD ja bym się nie chciał wypowiadać, bo oczywiście nie jestem członkiem tego klubu, natomiast no jaki jest efekt, to widzimy tej polityki, że klub SLD chyba został w tej chwili bez klubu, tak, panie przewodniczący? A pani radna jest stawiana tutaj w bardzo trudnej sytuacji, gdy chce głosować zgodnie ze swoim sumieniem i w swojej ocenie dla dobra mieszkańców stawiane jest w bardzo niekomfortowej sytuacji. Także pani radnej gratuluję odwagi, dziękuję za ten głos. Panu przewodniczącemu również dziękuję za prowadzenie. Dziękuję bardzo panu prezydentowi i proszę o zabranie głosu pana Dariusza Grodzińskiego. Prosimy o telefon pana Dariusza. O wyczucie. Halo? Proszę bardzo, słyszymy pana. Dzień dobry, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zwrócić uwagę panu prezydentowi na jego takie nawet nie tylko niekulturalne, ale skandaliczne zachowanie i sformułowania lista szkodników odnośnie radnych, którzy chcą bardzo mocno zadbać o interes miasta. To pokazuje, jakim brutalnym i względnym człowiekiem jest, jakim go znamy od lat i jak udowadnia to w dalszym ciągu. Przebieg dzisiejszych komisji, dzisiejszej sesji wyraźnie pokazał, jak bardzo zabiegaliśmy o to, żeby przepchnąć i poprzeć jak najwięcej inwestycji oraz pieniędzy na te zadania i tam, gdzie tylko można było, głosowaliśmy za autopoprawkami, za projektem całej uchwały. Próbowaliśmy tylko zdjąć co najmniej odwet, jeśli nie zlikwidować dwa zapisy, czyli ciągle enigmatyczne i ciemne w swojej istocie zwiększenie tych opłat za śmieci oraz zakup nowej limuzyny dla pana prezydenta. Chciałem tylko przypomnieć, bo spodziewałem się takiego politycznego ataku, brutalnego, bezwzględnego, że ja w tej kadencji wziąłem udział w 1477 głosowaniach. I proszę, panie prezydencie, w 83% te głosowania były zgodne, one były głosowaniami poparcia. Tylko w 5% były one negatywne. Taka jest statystyka, więc proszę nie kłamać, że ktoś przeszkadza. Proszę nie insynuować, nie obrażać, że ktoś jest szkodnikiem. To zachowanie, powtórzę, pana jest skandaliczne. Takie wypowiedzi nigdy nie powinny paść, ponieważ my także dysponujemy mandatami od społeczeństwa, żeby jak najlepiej, jak najpełniej swoją rolę, swoją misję wypełniać.
i nie życzymy sobie takiego słownictwa, takiego traktowania radnych, a oczekujemy od Pana pracy, transparentności, przejrzystości i nie wiem, co jest w tych segregatorach, to leży przed Panem, natomiast wiele posiedzeń zespołów, gdzie ludzie się pytali o zawartość tych segregatorów i poszczególni radni i radne także nawet chyba w interwencji poselskiej prosiły o dostęp do tych danych i nigdy ich na czas nie dostawały. Dopiero na za 5.12 mailem jakieś wykazy tylko zbiorcze dostawały, więc temu też trzeba się przyjrzeć, ale nie w takiej atmosferze, jaką Pan kreuje, nie z takim słownictwem, jakie Pan tutaj stosuje, tylko normalnie z merytorycznej pracy. Nikt się tutaj prywatnie nie musi jakoś wyjątkowo lubić. Ja rozumiem, że Pan ma taką osobistą awersję do każdej osoby, która Panu nie przytakuje. Natomiast pomimo tej niechęci Pana do innych osób, pomimo wszystko powinniśmy na wysokim poziomie się komunikować i wspólnie to merytorycznie punkt po punkcie analizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panu radnemu pozwolę sobie udzielić głosu. Nie chciałem przedłużać, panie prezydencie, szanowni państwo, ale króciutko. Nie można mówić o statystyce głosowań w 80 czy tam iluś procentach za, reszta przeciw. To są najczęściej głosowania techniczne, ale są głosowania istotne. Są głosowania nad budżetem, są głosowania, od których zależy rozwój miasta. I w tych głosowaniach, panie radny Dariuszu, to raczej nie było tutaj zgodności z linią pana prezydenta. Ale chciałem też o transparentności powiedzieć. Jest zespół powołany, tutaj prowadzony też przez pana naczelnika, do spraw wyboru metody opłaty za wywożenie odpadów komunalnych. Uczestniczy w tym zespole przedstawiciele wszystkich klubów, ale no, przepraszam, być może nie widziałem tam pana, mimo że pan mówi, że nie ma przejrzystości. Pan prezydent chce udostępnić karty systemu BDO, żeby ta przejrzystość była. Także ja tutaj nie mogę się zgodzić z taką wypowiedzią, że nie ma przejrzystości w działaniach urzędu, że cokolwiek jest tutaj skrywane i z jakimiś dokumentami nie można się zapoznać. Nie będę już przedłużał i dziękuję państwu bardzo. Jeśli nie ma więcej głosów, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest powiat, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami. Na linii komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie. Wójt gminy Blizanów wystąpił do powiatu kaliskiego z prośbą o uruchomienie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców podległej mu gminy linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk.
23 radnych zagłosowało za, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt trzeci rzymski. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 30. nadzwyczajnej sesji. Następna sesja 31. odbędzie się 29 października 2020 roku o godzinie 9. Dziękuję wszystkim bardzo.